Gospoda pod czarnym łabędziem w Rydzewie to niezwykle urokliwe miejsce, pełne regionalnych smaków, tradycji oraz dobrej zabawy. To wręcz obowiązkowy przystanek na mapie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a wystarczy zaledwie jedna wizyta, by chciało się tu wracać częściej. Znajdujemy się w najpiękniejszej wiosce na Mazurach. Ta wioska nazywa się Rydzewo i to jest naprawdę maleńka wioska. Na 100 mieszkańców jest raptem 360. Także to, co Państwo widzicie, to są wszystko ci nasi ukochani turyści, którzy nas co roku odwiedzają. Mamy bardzo wiele miejsc noclegowych, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy dwa sklepy, mamy wiele restauracji, barów. Oprócz tego gospoda oferuje szeroką ofertę atrakcji dla całych rodzin, by mogły nawet aktywnie wypoczywać w tym klimatycznym miejscu. Z racji tego, że wioska leży bezpośrednio nad jeziorem i przy wielu pomostach, które przy różnych miejscach funkcjonują, znajduje się tak naprawdę kilkaset miejsc cumowniczych dla motorówek, dla żaglówek. Z kolei motorówki samą swoją mocą dają możliwości do uprawiania niewiarygodnie dużej ilości aktywności na wodzie. Przyjeżdżam tu od dziecka. Jest to najpiękniejsze chyba miejsce na Mazurach, a przynajmniej najpiękniejsze ze znanych mi miejsc. Najfajniejsze do uprawiania sportów motorowodnych, do pływania na skuterze, na wake'u, na motorówkach, do żeglowania, no i przy okazji z najlepszą kuchnią, jaka jest chyba na Mazurach. Przynajmniej ja to miejsce cenię za możliwość uprawiania sportów i za kuchnię. Tu czas płynie inaczej, a często umilają go wyjątkowe recitale znanych gwiazd polskiej sceny, które chętnie także odwiedzają to wyjątkowe miejsce. Niedawno wystąpiła tu aktorka Katarzyna Żak. Jestem zaszczycona tym zaproszeniem, bo lista artystów, którzy tutaj wystąpili, jest naprawdę imponująca i są to absolutnie nazwiska z pierwszej półki. Że bardzo się cieszę, że nigdy nie śpiewałam w takim miejscu, nigdy nie śpiewałam nad wodą, w takiej półotwartej przestrzeni, więc sama jestem bardzo ciekawa, jak ten koncert dzisiaj wypadnie. Słońce jest przepiękne, pogoda wspaniała, woda w jeziorze niezwykle ciepła, ludzie niesamowicie przyjaźni. Czegóż chcieć więcej? Nie będę już kaszką kuszącą i kwitą, lecz zwykłą kobietą, normalną kobietą. Połatam mu kurtkę ze wiatrem podszytą, przepiorę skarpetki i skoczę po tytoń. Byleś pisał, czy to w pięciu linii z Mieszką, czy też świtu, te kilka nut, kilka czarnych nut. Letnie koncerty w gospodzie odbywają się przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Miłkach, a wszystko to w oparciu o muzykę na żywo dla najbardziej wymagającej publiczności. Mieliśmy przyjemność i tu niekoniecznie w Rydzewie, ale w naszej gminie Miłki mieliśmy wielką, wielką przyjemność gościć artystów tej klasy, co Anna Maria Jopek, Wiatek Szcześniak, Magda Umer, dzisiaj pani Katarzyna Żak, także gwiazdy nas odwiedzają. Staramy się, żeby recitale, żeby występy były na poziomie. Bo to, że to jest mała miejscowość, to nie znaczy, że możemy się zadowolić jakąś taką kulturą niższych lotów, powiedziała. Staramy się zapraszać tutaj artystów z wyższej półki i muszę powiedzieć, że nam się to udaje. O tym miejscu po prostu nie da się zapomnieć.